Przyznam się, że mam problem, bo mam taki zwyczaj, ja myślę, że w miarę dobry zwyczaj, tylko sobie to poprzesuwam tu jak mogę, że jak jestem w jakimś zborze po raz pierwszy, to mówię o tym, jak spotkałem się z moim Panem. Natomiast tu jest pewien problem, bo tak jak przed chwilą pastor mówił, przypuszczam, że większość z was mnie nie zna i trudno się dziwić. Natomiast przez pierwszych kilka minut chciałbym pewne retrospekcje z przeszłości, związane z ustroniem oczywiście. 50 lat temu miałem wtedy bardzo mało lat i razem ze swoim bratem, żeśmy byli w zborze w Ustroniu, który był tam na Hutniczej, tutaj i była rocznica. Większość z was tego nie zna, dlatego że tego już nie ma. I pamiętam, jak żeśmy się z bratem prześcigali, licząc, ilu to tych braci z przodu tu stoi i mówi. I pamiętam, że przy 14 żeśmy padli. Także to były zupełnie inne czasy, ale to było 50 lat temu. Inne zdarzenie już takie jakby bardziej tu poważne 40 lat temu. 40 lat temu we wrześniu był dla mnie taki szczególny dzień właśnie w Ustroniu, na ulicy Hutniczej, bo wtedy przeżyłem po raz pierwszy przyobleczenie mocą z wysokości. Także moje wspomnienia, jeśli chodzi o zbór w Ustroniu, są bardzo dobre. Może jeszcze jedno, 35 lat temu. Tak, żeby to było. Był też wtedy taki czas, że były tak zwane okręgowe zjazdy młodzieżowe. Tak to się nazywało wtedy i miałem wtedy przywilej prowadzić to spotkanie. Znaczy to wyglądało troszkę inaczej jak dzisiaj, bo tego sprzętu, który jest tutaj, oczywiście nie było. Był taki keyboard, tak się wtedy to mówiło. Ktoś grał, myśmy śpiewali, sporo było tych nowszych pieśni, w tej chwili już stare pieśni, chyba żadna z nich dzisiaj tu nie była prześpiewana. Byliśmy jako młodzież wtedy tacy pełni zapału, pełni radości, taki, jak to się mówi dzisiaj, czuliśmy taki power. I potem stał taki starszy brat i tak powiedział: to, że ktoś się dobrze czuje, to nie znaczy, że jest w prawidłowym stanie. I tak by dziubnął w ten balon i wszystko padło. Także może tyle w kwestii historii. A dzisiaj chciałbym czytać Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Jana, rozdział 21. I będę go czytał prawie że cały. Mam trochę slajdów, dlatego że jest to łatwiej, gdy człowiek słyszy i widzi. Ale w tej chwili chcielibyśmy czytać to słowo, które jest zapisane, Jan, rozdział 21, i będę czytał od pierwszego wiersza. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus: pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych.
Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, bo mu po raz trzeci to powiedział: miłujesz mnie. I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną do tego miejsca. Ja myślę, że to jest słowo, to jest historia, którą większość z nas zna. Ale to jest słowo, które w tym tygodniu, który minął, było dla mnie takie ważne i miałem takie przeświadczenie, że właśnie o tym słowie miałbym do was dzisiaj mówić. I tak sobie to moje zwiastowanie tu nazwałem: przemieniające działanie zmartwychwstałego Jezusa w życiu Piotra. To jest coś, co potrzebujemy przeżywać. Przemieniające działanie. Ja myślę, że nikt z was, nikt z nas, ze mną włącznie, czy ze mną tu na czele, nie jest w stanie tu powiedzieć, że ja już jestem doskonały, że ja już jestem święty i sprawiedliwy, ale każdy z nas ma tą świadomość, że nasza świętość, nasza sprawiedliwość jest tylko i wyłącznie w Chrystusie Jezusie. To On sprawił, to On przykrył mnie swoją sprawiedliwością. To nie moja sprawiedliwość, to nie moje dzieła, to nie to, co robię, ale to Boża łaska sprawiła, że jestem tym, kim jestem. Ta historia, którą przeczytałem, jest pewnym finałem. Nie jest końcem, ale jest takim bardzo mocnym przystankiem, który Piotr miał w swoim życiu. Od pewnego czasu staram się, czytając Słowo Boże, patrzeć na niego tak jakby bardziej syntetycznie. Może mniej patrzeć na te bardzo krótkie, wybrane czy wiersze, czy fragmenty, ale staram się patrzeć szerzej, dlatego że wtedy mogę się więcej nauczyć. Wiemy, że tak jak mówi Paweł w swoim liście do swojego ukochanego ucznia, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowania w sprawiedliwości, abyśmy my mogli być doskonali. A więc Słowo Boże jako całe prowadzi nas do doskonałości w Bogu przez Chrystusa. Ja myślę, że zanim Piotr doszedł do tego stanu, to musiał przejść przez wiele rzeczy w swoim życiu. I chciałbym was dzisiaj tu zaprosić na taką krótką wycieczkę po życiu Piotra. Dlatego, że to jest coś, co jest no tak bardzo ciekawe i pouczające. Spójrzmy tak mniej więcej, jak to wyglądało w życiu Piotra. Piotr miał w swoim życiu wiele takich silnych, mocnych zdarzeń. Ja sobie je tak pogrupowałem, każdy z nich ma inny kolor. Pierwsze to jest Piotr, głowa rodzimny, rybak z nadmorza galilejskiego czy tyberiackiego, tak jak żeśmy to przed chwilą czytali. Potem taka grupa trzech jakby zdarzeń, to jest powołanie przez Jezusa, to jest 3-letnia szkoła u boku Jezusa i ostatnia wieczerza. To jest taka następna grupa zdarzeń, która miała miejsce w życiu Piotra. A potem był ogród Getsemane i proces Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo ważny moment w życiu Piotra, ale nie końcowy. A potem mamy ten moment zmartwychwstania Pana Jezusa. To też było
silne przeżycie dla Piotra. A potem mamy taki okres, o którym się stosunkowo rzadko mówi. To jest okres tych 40 dni, kiedy Pan Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem, chodził jeszcze tu i ówdzie po ziemi i miał kontakt z uczniami. Wiecie, to jest bardzo ważny moment w życiu uczniów, o których my często tu zapominamy. A potem jest ten ostatni fragment, to jest wniebowstąpienie i służba w mocy Ducha Świętego, o czym bym dzisiaj nie chciał mówić, bo chciałem się zatrzymać na tych 40 dniach, kiedy zmartwychwstały Chrystus przebywał, albo inaczej, bywał z uczniami i o czym traktuje właśnie ten cały 21 rozdział, o którym żeśmy czytali. I tak chciałbym, żebyśmy przeszli przez te poszczególne etapy w życiu Piotra, patrząc poprzez pryzmat tego, co mówi o nim Boże Słowo. I spójrzmy na ten pierwszy moment. W zasadzie są takie dwa miejsca w Bożym Słowie, które tak bardzo jasno precyzują, jakim był Piotr, zanim został powołany. W Ewangelii Mateusza, rozdział 4, wiersz 18, czytamy tak. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. To jest pierwszy obraz, pierwsze takie zetknięcie Pana Jezusa z Piotrem, po ludzku mówiąc, tu naturalnie. Pan Jezus przechadzał się wokół tego, jak tutaj czytamy, Morza Galilejskiego. Czasami się mówi morze, czasami jezioro, czasami się mówi Tybariackie. Są różne nazwy na ten sam potężny wodny akwen, który był i jest w Izraelu. I gdy Pan Jezus tam przechodził, to czytamy, że spotkał Szymona Piotra. I tak czytamy, że Szymon Piotr był rybakiem. Czyli miał taki w tamtych czasach, zresztą dzisiaj też, no powiem tak, no nic szczególnego. Dzieje apostolskie, chyba trzeci rozdział, czwarty rozdział. Tam czytamy, że kiedy Piotr i Jan byli przed radą, to tam czytamy tak, że ci dostojnicy z tej rady mieli takie przeświadczenie, że są to ludzie nieuczeni i prości. A więc Piotr nie wyróżniał się niczym szczególnym, przynajmniej jeśli chodzi o zewnętrzny intelekt, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś takie no, zewnętrzne cechy tu naukowca, czy faryzeusza, czy teologa, czy jakkolwiek byśmy to nie chcieli nazwać. A więc pierwsza rzecz jest taka, że on był tu rybakiem. I całe swoje dotychczasowe życie, do momentu, kiedy Jezus stanął tu na jego drodze, był rybakiem. Z kolei w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 8, wierszu 14, czytamy tak. A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce. Tutaj mamy inną informację o Piotrze i to jest informacja, która mówi, że Piotr miał teściową. Jak się ma teściową, to myślę, że powinno się mieć żonę. Przynajmniej jest to taki no, bardzo naturalna kolej rzeczy. To czasami no, nie jest takie miłe, wiem. No ale takie było życie. W domu Piotra była jego teściowa, więc przypuszczam, że była żona. Tego tak no, do końca tu nie wiemy, ale wiemy, że też były dzieci. Apostoł Paweł w swoim liście do Koryntian, chyba w pierwszym liście, pisze o tym, że apostołowie brali swoje żony tam, gdzie jechali i również, że to czynił Kefas, czyli Piotr. Czyli mamy dwie informacje odnośnie Piotra, że był rybakiem i miał rodzinę, więc był takim normalnym człowiekiem w tamtych czasach. Takim jak wy i takim jak ja. A teraz spójrzmy dalej. Był bardzo mocny akcent w życiu tego Piotra. Łukasz, 5 rozdział od 1 do 11 wiersza, mamy fascynującą historię. Przypuszczam, że większość z was ją zna. Ja może ją streszczę, żeby jej całej tu nie czytać, a tylko to, co jest takie większe, że tak powiem, większym drukiem, to przeczytam. To był taki moment, kiedy Piotr już zapoznał się z Chrystusem, kiedy już słuchał Pana Jezusa, kiedy miał już o nim dobre zdanie, bo uzdrowił jego teściową. I był taki moment, że Pan Jezus chciał zwiastować do tłumu ludzi, który był na brzegu. I był taki problem, no, że Pan Jezus nie potrafił ich objąć ani wzrokiem, ani głosem. I wtedy zwrócił się do Piotra, czy mógłby wejść do jego łodzi i z tej łodzi zwiastować.
Piotr się naturalnie zgodził. Ja myślę, że znacie tą historię, ale tylko jeszcze kilka szczegółów przybliżę. On się zgodził i Piotr z tą łodzią tak odpłynęli troszkę od brzegu i była taka super sytuacja. Była łódź, w której był Piotr i Pan Jezus. Tam był tłum ludzi, pewnie tysiące ludzi i Pan Jezus zwiastował słowo. A Piotr był taki zadowolony. Jezus jest w łodzi mego życia. Wszyscy ludzie patrzą, a Jezus jest u mnie. Ja mu dałem tą kazalnicę. Ja mu dałem tą sposobność, że dzięki mnie on może mówić, a wy możecie słuchać. Wiecie, ja przypuszczam, że tak słońce troszkę przyświecało. Piotr był zmęczony, bo jak tam czytamy w tej historii, że łowili całą noc i nic tu nie złowili, więc może się nawet lekko zdrzemnął, ale to tak szło fajnie. Wszyscy się przyglądali fajnie. Jezus jest w łodzi jego życia. Ale nagle stało się coś bardzo szczególnego. Chcę to podkreślić, tę historię, bo ona jest bardzo ważna w życiu Piotra, a też ona się odnosi do tej historii, którą żeśmy czytali w rozdziale 21. I w pewnej chwili Pan Jezus skończył mówić. No ile można mówić? No mówił i skończył mówić. No i Piotr myślał, że go teraz dopłynie razem z nim tu do brzegu, no i się skończy. Tak jak zawsze. A tymczasem Pan Jezus Chrystus mówi do Niego wobec wszystkich ludzi, wobec tych tysięcy ludzi, którzy byli tam na brzegu, tak do nich mówi, wyjedź na głębie i zapuść sieci swoje na połów. I to był problem. Ja przypuszczam, że większość z was się na tym nie zna. Ja się też tu oczywiście na tym nie znam, jak się łowi ryby, ale już wiem, że ryby się łowi w nocy. Nie w ciągu dnia, dlatego że w ciągu dnia te ryby jednak widzą tą sieć, więc ten połów jest znacznie trudniejszy i nikt rozsądny i doświadczony tego nie robi. To była pierwsza rzecz. No druga rzecz, która Piotrowi tak bardzo przeszkadzała, to było to, że przecież on był w nocy na tych łowach, na tym tu jeziorze, w tej części jeziora i nic nie złowił przez całą noc. No druga rzecz, która mu tak bardzo przeszkadzała. Trzecia rzecz, no Pan Jezus, dobry nauczyciel, cudotwórca, ale rybak jaki z niego, jak on się na tym po prostu nie zna i miał problem, bo te słowa Jezusa brzmiały tak bardzo mocno, wyjedź na głębie i zapuść sieć i łów ryby. I wszyscy ludzie słuchali. Jak ja teraz będę wyglądał? Jak ci ludzie będą patrzyć na mnie? Co ten stary rybak? Gdzie on ma tą głowę? Gdzie on ma ten rozum? Ale przełamał się. I tak głośno mówi, Panie, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. On to jednak zrobił. On się przełamał. To jest bardzo ważny fragment w życiu Piotra, kiedy jego charakter jakby, jego nastawienie, jego doświadczenie zostało poddane mocnej próbie i on się temu poddał. On się zgodził. No dobra. I gdy tą sieć tu zarzucił, to nagle czują, że ta sieć jest pełna. Ona jest tak ciężka, że ta łódź chce wręcz iść na dno, no i musieli wołać swoich współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im pomogli. Wiecie, to jest taka tu sytuacja, która do mnie tak bardzo, bardzo mocno mówi. Chcę sobie to często tu wyobrazić, bo często wspominam tą historię. Ten tłum na brzegu, ci ludzie, oni pewnie tu zaczęli klaskać, skakać, krzyczeć, Jezus jest cudowny i tak dalej. A co zrobił Piotr? Czy Piotr tak tu zareagował? Spójrzmy wiersz 8, tam mamy też to na tablicy. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Pana Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Jezus stał się dla niego kimś totalnie innym. To nie był tylko człowiek, prorok, nauczyciel, ale nagle Piotr zobaczył swoją grzeszność w obliczu Pana Jezusa Chrystusa. I to był ten moment, w którym Piotr coś zrozumiał i mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ja myślę, że większość z nas przeżyła taki moment w swoim życiu, kiedy zrozumiała, że ja jestem grzesznikiem, że ja nie jestem w stanie nic zrobić, a Bóg jest świętym Bogiem. Tak jak żeśmy śpiewali, tak jak żeśmy się modlili, tak jak pastor wspominał, Bóg jest na tronie. A ja jestem grzesznikiem.
I Piotr, on to zobaczył i mówi, Panie, odejdź, bo ja nie potrafię, moja grzeszność swoją świętością nie jest w stanie się pogodzić w tej jednej łodzi. On był jakby załamany, on był przytoczony, on był przybity Bożą świętością, świętością Pana Jezusa Chrystusa. I mówi, odejdź, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale wtedy co mówi Pan Jezus Chrystus? Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. I tak patrzę na te cudowne słowa Pana Jezusa Chrystusa. Ja przypuszczam, że on go nawet wziął tu za rękę i mówi, Piotrze, nie bój się, od tej pory będziesz łowił ludzi. Twoja profesja, twoje zadanie, twoja służba teraz się zaczyna. I tak czytamy w ostatnim wierszu, w 11, a wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Ja myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy zgodni, że to był ten przełom w życiu Piotra, kiedy Piotr rozpoczął, ja nie lubię tego słowa, przygodę z Panem Jezusem, kiedy Piotr rozpoczął służbę, terminowanie u Pana Jezusa Chrystusa, kiedy mając świadomość swoich grzechów, przyszedł do Zbawiciela. I Pan Jezus powołał go na swojego ucznia wśród innych 12 tych najbliższych uczniów, apostołów. I w ten sposób w życiu Piotra się rozpoczął taki bardzo ciekawy okres takiej trzyletniej szkoły u boku Jezusa. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli tak w takim wielkim skrócie, co się działo w czasie tej trzyletniej szkoły, gdy Piotr, mogę tak powiedzieć, terminował u Pana Jezusa Chrystusa. Gdy Piotr razem z innymi doświadczał cudów Bożych, doświadczał Bożego nauczania, ale też jak Piotr reagował na to. I tak sobie tu wybrałem 8 takich miejsc w Bożym Słowie, a mógłbym ich wybrać 3 razy tyle, ale ponieważ czas mamy ograniczony, to nie będę tego oczywiście wszystkiego czytał, ale 8 takich miejsc, takich sytuacji, gdzie Piotr się tak bardzo zaznaczył z czym? Ze swoim charakterem. Bracia i siostry, szanowni słuchacze, Bóg patrzy na mój i twój charakter. Bóg go widzi, ale Bóg go także chce zmieniać. I spójrzmy na kilka reakcji Piotra na różne działanie, zwiastowanie Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj mamy 4 i może wszystkie 4 przeczytam. Łukasz 8:45 i rzekł Jezus i rzekł Jezus, kto się mnie dotknął, a gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą, a ty się pytasz, kto się cię dotknął. Wiecie, to jest taka jedna z wielu historii, kiedy koło Pana Jezusa były tłumy ludzi, kiedy wszyscy cisnęli się, bo chcieli coś od Niego wziąć. To jest zupełnie tu naturalne. I Piotr, który też był zawsze blisko Pana Jezusa, nagle słucha, jak Pan Jezus mówi, kto się mnie dotknął? On mówi, ale mistrzu, nauczycielu, tu jest setki, tysiące ludzi, przecież każdy się od Ciebie jakoś tu obciera, a Ty się mnie pytasz, kto się mnie dotknął? A Ci miał takie wrażenie, że Pan Jezus nie panuje nad tym wszystkim. Wiecie, czasami my mamy takie wrażenie, że Pan Jezus Chrystus wszystkiego nie wie. Że Pan Jezus Chrystus jakby nie kontroluje, czy nie panuje w pełni nad sytuacją. I Piotr tak właśnie tu zareagował. Panie, tyle ludzi, a ty się pytasz, kto się mnie dotknął. Pan Jezus dokładnie wiedział, kto się go dotknął. Ale on doświadczał swoich uczniów. On ich uczył. Bądźcie tacy bardziej czuli, bardziej wyczuleni na moje działanie. I to jest pierwszy moment, w którym Piotr tak się zachował, to jego stare ja tak wyszło. No Panie, ty wszystkiego nie wiesz. Ja też coś wiem. Spójrzmy na następny przykład. Mateusz, rozdział 17, wiersz 4. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa, Panie, dobrze nam tu być, jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla Ciebie 1, dla Mojżesza 1 i dla Eliasza 1. To brzmi tak bardzo pobożnie. Oni wtedy byli na górze przemienienia i była taka sytuacja, że Pan Jezus objawił się im w swojej boskości
I również oni mogli, nikt tak dokładnie nie wie jak to było, że mogli rozpoznać, że to był Mojżesz, że to był Eliasz. I tak czytamy w innym miejscu, że Piotr, nie wiedząc co mówi i co mówić, no nie wiedząc jak tu reagować, mówi: Panie, zbudujemy 3 namioty. Spójrzmy, on tam chciał jakby być dłużej. Jeśli nam jest dobrze, jeśli odczuwamy coś szczególnego od Boga, to chcielibyśmy w tym tak trwać, żeby to się nie zmieniało. I Piotr też był taki, jak każdy inny człowiek. Ja jako chrześcijanin, ty jako chrześcijanin też zawsze chciałbyś mieć dobrze. A gdy jest ci dobrze, to chciałbyś, żeby to trwało jak najdłużej. Chciałbyś się tak zakorzenić w tym miejscu. I on też tak chciał. To po prostu była jego natura. Spójrzmy dalej. Mateusz 19, rozdział, wiersz 27. Odpowiadając Piotr, rzekł mu: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? Takie dziwne słowo. Ciekawe słowo. Piotr był szczery do bólu. Mówi: mistrzu, no my zostawiliśmy wszystko, ale coś też musimy z tego mieć. Coś musimy z tego mieć. I wiecie, w Bożym Słowie to, co ja będę z tego miał w życiu Piotra, się przewija długo, aż do wniebowstąpienia. Ta myśl, co ja będę z tego miał? Jest bardzo źle, jeśli ktoś ma takie chęci, takie tendencje, że chce być chrześcijaninem, aby coś z tego mieć, myśląc o rzeczach materialnych, o rzeczach ziemskich, o rzeczach tutejszych. Przyjmując Chrystusa, my doświadczamy czego przede wszystkim? My unikamy Bożego gniewu. W ten sposób Boży gniew świętego Boga zostaje zażegnany i my jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. To jest pierwsza rzecz, która wynika z nowozrodzenia. Nie jak to ludzie często myślą, Pan mi da to, to, to i tamto. Nie, dożywanie usprawiedliwienia. Piotr jak gdyby często sobie z tego tu nie zdawał sprawę. Ja często sobie z tego tu nie zdaję sprawę. Być może ty sobie często tu nie zdajesz z tego sprawę i jest w tobie to pytanie, co ja będę z tego miał? I Piotr się tak pytał. I czwarte miejsce, Mateusz 16:22, a Piotr wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Znamy tą historię, bardzo ważna historia, to był ten moment, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy zaczął mówić swoim uczniom, że będzie cierpiał, że zostanie zabity, że zostanie ukrzyżowany, ale też wspomniał im już wtedy, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I wtedy Piotr, który czuł się takim, jak to się fajnie mówi, pierwszy wśród równych, wziął go na bok, już no nie przy innych, ludzie mówi: Panie, nie, może jakoś inaczej to załatwimy. Wiecie, to jest też ten system, że my chcemy, żeby to wychodziło na nasze. Bo ja wiem może trochę lepiej, bo może ja lepiej znam sytuację nawet niż Pan Jezus Chrystus i potrafię to rozwiązać. Spójrzmy, to są takie 4 migawki z życia Piotra, które pokazują, jak bardzo cielesnym był człowiekiem. Jak bardzo przyziemnym był człowiekiem. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze, kiedy my patrzymy na Słowo Boże, które opisuje człowieka takim, jakim jest. Nie w jakiś wyidealizowany sposób, ale prawdziwy Piotr. On miał tego typu problem. Jemu się często zdawało, że on wie lepiej. Jemu się często zdawało, że on może pomóc. Ale też często chciał coś z tego mieć. Jak my wszyscy. A teraz spójrzmy na taką jaśniejszą stronę Piotra i następne 4 fragmenty. Mateusz 14, rozdział, wiersz 28, który mówi tak. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Zupełnie inna sytuacja. To było w nocy w zasadzie, kiedy Pan Jezus szedł koło łodzi, w której byli uczniowie. On szedł po wodzie i wtedy oni się wszyscy tu wystraszyli, a Piotr, który no zawsze chciał być pierwszy, ale tak się bał. I mówi: Panie, jeśli to ty jesteś, to każ mi przyjść tu do siebie. Ja w tym miejscu widzę z kolei taką ostrożność u Piotra, że on jednak mimo wszystko był ostrożny. On mimo wszystko liczył się z tym, że
No nie ma co ryzykować i wolał się zapytać. W naszym życiu też tak powinno być. My czasami też podejmujemy pewne ryzyko, a powinniśmy się zapytać. Panie, czy Ty w tym jesteś? I tak Piotr też się zapytał. Jeśli to Ty jesteś, to ja pójdę po tej wodzie. Spójrzmy na następną sytuację też w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, wiersz 21. Przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszył? Czy aż do 7 razy? Tutaj z kolei no, widzę Piotra jako człowieka, który no, studiował w tamtym czasie Stary Zakon, jak my to mówimy, i tam często słyszał tych nauczycieli, tych rabinów, że do 7 razy trzeba przebaczyć. Wiemy, że z przebaczaniem jest problem. Są ludzie, którzy mówią, że to nie jest problem, ale to jest problem. To jest problem również dla nas, jako dla ludzi, którzy są tu własnością Pana, często przebaczyć i zapomnieć. Dwie rzeczy, przebaczyć i zapomnieć. I Piotr też miał ten problem i w związku z tym przyszedł do Pana i pyta: Panie, jak to właściwie jest? Ile razy mam przebaczać? To jest takie bardzo praktyczne pytanie, z którym w naszym życiu też się często spotykamy. No bo mamy braci, siostry, znajomych, których bardziej lubimy i których mniej lubimy. Tych, których tu lubimy bardziej, przebaczamy, no i zapominamy. Ale tych, których mniej lubimy, mamy z tym problem. Ja też mam z tym problem. I Piotr przyszedł do Pana i tak mówi, Panie, powiedz mi, jak to jest? Ile razy w końcu mam przebaczać? A więc był człowiekiem, który jednak dążył, szukał prawdy. Szukał prawdy u źródła. To jest dla mnie taki właśnie bardzo dobry wskaźnik Piotra, bardzo dobra cecha Piotra, szukanie prawdy. Prawda jest w Bożym Słowie. I to również pokazuje nam, że w momentach wątpliwości, w momentach, kiedy nie jesteśmy pewni, to powinniśmy szukać w Bożym Słowie. A Jezus Chrystus, który zostawił nam to Słowo, który sam jest Słowem, On nam da odpowiedź. I spójrzmy na dwa ostatnie, które są takie bardzo znane, ale dałem je właśnie na samym końcu. 16 rozdział i 16 wiersz Ewangelii Mateusza. Odpowiadając Szymon, Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Wszyscy to znamy. I wszyscy tu jesteśmy dumni z Piotra, że Piotr tak właśnie powiedział. Ale wiemy, że kilka wierszy później, czy powiedzmy kilka chwil później, on powiedział: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, może jakieś inne rozwiązanie. Tak więc to było takie pomieszanie dobrych rzeczy, no i mniej dobrych rzeczy. Ale w każdym razie tu Piotr bardzo odważnie poczynił to stwierdzenie: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Bo niektórzy mówili, że prorok, że nauczyciel i tak dalej. Ale Piotr mówił jasno. Jasno. On się tego nie bał. On się tego nie wstydził. On powiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. I to jest to wyznanie wiary, które powinno mnie i Tobie zawsze towarzyszyć. Dlatego, że są ludzie, którzy poddają to w wątpliwość. Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. Jest objawionym Bogiem. I ostatnie miejsce, Jan 6:68, odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To był ten moment, kiedy Pan Jezus miał bardzo dużo już przeciwników, dlatego że tak bardzo prosto mówił o tym, że jest Synem Bożym, czynił się równym Bogu i ludzie zaczęli na Niego różnie patrzeć. Mówił o tym, że jest chlebem życia. Mówił o tym, że kto nie spożywa Jego ciała i krwi, nie może wejść do Królestwa. I ludzie zaczęli mieć wątpliwości i tam tak czytamy, i wielu od Niego wtedy odeszło. I wtedy Pan Jezus tak pyta uczniów: czy i wy chcecie odejść? Tej swojej takiej najściślejszej grupy uczniów. I kto się odezwał? No wiadomo, Piotr. Panie, Ty masz słowa żywota, gdzie my pójdziemy? A więc Piotr dożywał pewnego przeobrażenia w swoim patrzeniu, w swoim widzeniu na Pana Jezusa Chrystusa. Ja starałem się przedstawić takie jakby dwie strony. Z jednej strony to był ten Piotr, taki normalny człowiek, jak każdy inny, z tymi wszystkimi tu wadami, a z drugiej strony Piotr, człowiek, który chce iść za Jezusem. Piotr, który ceni Jezusa.
I tak było przez 3 lata. Przez 3 lata Piotr terminował u Pana Jezusa Chrystusa. A potem przyszły takie bardzo 3 ważne momenty. Ostatnia wieczerza. Spójrzmy na to, tam się bardzo wiele działo. Znowu mam takie 3 miejsca w Bożym Słowie, które mówią o Piotrze, jak on się zachowywał w czasie tej wieczerzy. Spójrzmy. Jan 13, 8 i 9. Rzecze mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. To jest takie dziwne. Jak to się czyta, to tak, no jeśli chodzi o resztę uczniów, znamy tą historię, 13 rozdział, cały o tym mówi, jak Pan Jezus umywał nogi swoich uczniów. Oni byli zdziwieni, oni byli zdumieni, jak to, czemu Pan Jezus to robi? No ale dla nich ten autorytet Pana Jezusa był taki, może ich charakter nie był taki tu zadziorny. Oni się temu poddali, a Piotr mówi, przenigdy, mnie, Panie, Ty, przecież Ty jesteś, no jak to możliwe? I wtedy tak mówi Jezus, jeśli tego nie zrobię, nie będziesz miał ze mną działu. I teraz spójrzmy, wpierw było to wahadło w jedną stronę, przenigdy, Panie, a nagle w drugą stronę. Panie, wszystko, nogi, ręce, głowę, cały. Spójrzmy, jak bardzo widać tą starą naturę, jak bardzo widać to stare ja, jak bardzo widać ten, przepraszam, egocentryzm Piotra. Mnie, bo ja chcę być najlepszy. Głowa, ręce, nogi, wszystko. Ci uczniowie tylko nogi, a ja cały. Spójrzmy, jak człowiek bardzo szybko może zejść z tej wąskiej drogi, tej drogi pokory za Jezusem Chrystusem. I taki właśnie był Piotr, taki gwałtownik. Spójrzmy na wiersz 24 w tym rozdziale 13, gdzie czytamy tak. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego, zapytaj, kto to jest, o kim mówi. To był taki czas, kiedy Pan Jezus, czytamy, był wstrząśnięty do głębi, bo był przed swoją męką i mówił to uczniom tak bardzo jasno, że to jest ten ostatni posiłek, ta wieczerza, którą z nimi spożywa, bo ktoś z was mnie wyda. I przypuszczam, że nastała taka grobowa cisza. Ale Piotr miał swoje sposoby. On wiedział, że Jan jest tak blisko Jezusa, że tak blisko jego piersi i tam go trąca. Weź spytaj, o kim on mówi. Piotr chciał wiedzieć. Piotr tak bardzo chciał wiedzieć, że się nie bał nawet takich swoich sposobów. I to wszystko było w czasie tej ostatniej właśnie wieczerzy. I jeszcze jedna rzecz. 26 rozdział z Ewangelii Mateusza, wiersze 33-35. Odpowiadając, Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzecze mu Piotr, choćby miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Spójrzmy na Piotra. Choćby się wszyscy zgorszyli, ja nie, bo ja jestem najlepszy. Ja chciałem przez to pokazać, jak bardzo w tym Piotrze było mocne jego ego. Chciałem też przez to pokazać, jak bardzo często we mnie, a może i w tobie, to ego jest takie silne. Choćby się wszyscy zgorszyli, ja nie. Spójrzmy, jak on bardzo był skoncentrowany na sobie. Te 3 lata, kiedy Jezus go uczył, te 3 lata, kiedy on widział takie niesamowite cuda, jakby to nie złamało jego charakteru. To nie złamało jego starego ja. Jestem chrześcijaninem 41 lat. To jest już stosunkowo długi okres czasu, a wiem, że Pan Jezus Chrystus ciągle pracuje nad moim charakterem. Ciągle mnie zmienia. Ciągle to stary ja, ten stary Tomasz, on się stale odzywa. Piotr też tak miał. Tak więc my jesteśmy podobni do tych pierwszych uczniów. My jesteśmy całkiem podobni do tego Piotra. A teraz spójrzmy dalej. Skończyła się ta wieczerza i poszli do ogrodu Getseman. Co tam się działo? 3 rzeczy, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o Piotra.
26 rozdział i 37, 40 wiersz Ewangelii Mateusza. I wziął ze sobą Piotra i począł się smucić i trwożyć i wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Ja myślę, że znamy wszyscy to słowo. I gdyby każdy z was, z nas, tu ze mną włącznie, tak z ręką tu na sercu, no tak się zapytał siebie, czy ja potrafię godzinę czuwać przed Panem. Może nie śpiewać razem, ale gdy jestem sam, gdy jest mi smutno, gdy wiem, że dzieje się coś nie tak. Piotr nie potrafił ze swoimi dwoma współtowarzyszami modlić się, gdy Jezus tam kilka kroków dalej modlił się do swojego Ojca. Ich po prostu zmorzył sen. Ciało, siła ciała. Ona też była bardzo mocna w życiu Piotra. Jak bardzo często w naszym życiu również właśnie ta siła ciała. Ja bardzo chcę się modlić, Pani, ale ja jestem zmęczony. Rano mi ciężko wstać, a wieczorem już jestem taki śpiący, że nie mogę. Bardzo często jest tak w naszym życiu. Poprzednio żeśmy mówili o tej deklaracji Piotra. Panie, choćby wszyscy się zgorszyli, ja na pewno nie. Nagle godzinę miał się modlić z Panem, no i zasnął. I Pan Jezus się go tak pyta, no Szymonie, czy nie mogłeś ze mną spędzić tej jednej godziny? To jest również takie wyzwanie. Piotr jest dla mnie takim obrazem człowieka jak ja. Jak ty, jak większość z nas, których ciało często tak bardzo dołuje, tak bardzo ściąga na dół. My często mamy takie potężne deklaracje. Co my wszystko? A kiedy przychodzi do czynów, kiedy przychodzi do praktyki, no Piotr się boleśnie przekonał. Wiemy, że gdy Pan Jezus przyszedł za trzecim razem, to tam tak czytamy, że oni nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. No tak to czasem bywa w naszym życiu. I tak Piotr walczył tu za Jezusa w Getsemane. A teraz spójrzmy dalej. Jan, rozdział 18, wiersz 10 i 11. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Na to rzekł Jezus do Piotra: włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Wreszcie coś się dało, wreszcie coś się działo. Już nie modlitwa, już nie to klęczenie i to modlenie się, bo to jest trudne. Ale miecz wziąłem i walczę, i coś robię, i działam. I mam wrażenie, że tu jestem w żywiole, że tu pewnie Pan Bóg stanie za mną i ja tym mieczem chcę działać. I tak Piotr zrobił. To była jego pierwsza reakcja. On nie patrzył, że tych ludzi, którzy przyszli po Jezusa, że była cała zgraja. Ale on sobie przypomniał, Piotr, przecież ja to mówiłem, choćby wszyscy się zaparli, ja nie, i wyciągnął miecz i rzucał się z motyką na słońce. Taki był Piotr, taki gwałtownik, taki człowiek o takim bardzo zmiennym charakterze. I spójrzmy na trzecią tu sytuację, bardzo smutną, która była w życiu Piotra, Łukasz 22, 60-62. Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili zapiał kogut. Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra. Przypomniał sobie Piotr słowa Pana: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I gorzko zapłakał. To był ten moment, kiedy Piotr czuł się prawdziwie przegrany. Ja myślę, że ja nie wiem jak w waszym życiu, ale w moim życiu są takie chwile, takie momenty, że gorzko płaczę przed Panem, bo mam świadomość swojej porażki, tego, że tak bardzo zawaliłem. Bo Piotr miał świadomość, kiedy Pan Jezus się odwrócił i popatrzył tu na Piotra po jego trzecim tu zaparciu się, to ten wzrok był jak miecz, przeszył Piotra i on sobie uzmysłowił: Panie, gdzie moje słowa? Gdzie moje czyny? Gdzie moja postawa? Jak bardzo złamany jestem. I wtedy Piotr gorzko płakał. I to był również bardzo przełomowy moment w życiu Piotra. Ja to powiem tak, Pan Bóg czasami doprowadza nas do takich sytuacji,
Żebyśmy mogli to zobaczyć, że we mnie, że w Tobie nie ma nic dobrego, nie ma nic specjalnego. Że Ty nie dasz rady, że ja nie dam rady. I Piotr gorzko płakał. Ale spójrzmy na to, że to nie jest koniec tej historii. Spójrzmy dalej, co się działo. Wiemy, że Pan Jezus nie pozostał w grobie. Dzisiaj żeśmy śpiewali kilka pieśni, że Pan Jezus żyje, że On zmartwychwstał. I spójrzmy, jak Piotr tu reagował na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Łukasz 24, 12. Piotr zaś, wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła. I odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Ja wiem, że Piotr był wtedy w bardzo złej kondycji psychofizycznej. On był załamany. I nagle przychodzi jedna z kobiet i mówi, myśmy byli przy grobie i ten grób jest pusty. I wtedy tak czytamy, że Piotr wstał i wręcz biegł w tamto miejsce, no żeby to zobaczyć. I jeszcze ukradli ciało mojego Pana, ciało mojego mistrza. On przyszedł i on to zobaczył. Te wszystkie okrycia i tą chustkę, która była tu złożona obok. I tak czytamy, dziwił się temu, co się stało. Bo w jego umyśle, bo w jego sercu zaczęły się przypominać słowa Pana Jezusa, który mówił tak, ja będę zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanę. Wtedy on tego słowa nie rozumiał. Wtedy to słowo do niego nie docierało. Ale teraz, kiedy ten grób jest pusty, no któż to mógł ukraść? Któż to mógł wziąć? I spójrzmy dalej, 24 rozdział i 34 wiersz w Ewangelii Łukasza. Mówiących, wstał Piotr prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Spójrzmy na ogromną łaskę Pana Jezusa Chrystusa, że Pan Jezus Chrystus mimo tego zaparcia się Piotra, mimo tego, że no tak źle Piotr zrobił, to on mu się objawił, to on mu się pokazał i Piotr zobaczył zmartwychwstałego Chrystusa. I w zasadzie, no widząc to, no powinno być już wszystko teraz super. Spójrzmy, co się działo przez te 40 dni zmartwychwstania i spójrzmy na pierwszą rzecz, która jest zapisana w 20 rozdziale z Ewangelii Jana, wiersze 19-21. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok, uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Spójrzmy na te słowa Jezusa. Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A więc te słowa powinny być rozwiązaniem dla uczniów. To było to przypieczętowanie tego, że oni słyszeli, a teraz zobaczyli, mogli dotknąć zmartwychwstałego Chrystusa. I usłyszeć te słowa, daję wam mój pokój, nie jak świat daje, ja wam daję. To były mocne słowa Jezusa. I teraz wy przejmujecie niejako moją rolę, bo jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. A więc Pan Jezus im wszystko wyjaśnił od początku do końca. Przynajmniej tak im się zdawało. Ale to nie było długo. Wiemy, że Tomasz wówczas z nimi nie był, ale on to słyszał, to co mówili ci uczniowie, tacy podekscytowani, podnieceni, ale mówi, no ludzie, póki ja nie dotknę, to nie. No i wiemy, co się stało po 8 dniach, znowu się ukazał Pan Jezus Chrystus i tak rzekł Tomaszowi, popatrz, dotknij. I wtedy Tomasz wypowiedział te słynne słowa, Pan mój i Bóg mój, które bolą tak tych, którzy nie chcą wierzyć w boskość Pana Jezusa Chrystusa. I w ten sposób tu dochodzimy do tej historii, którą żeśmy czytali w 21 tu rozdziale. I tak by się zdawało, że już wszystko było załatwione. Ale się okazuje, że nie wszystko było załatwione. I spójrzmy na ten 21 rozdział. Kilka myśli jeszcze z tym związanych. Chciałem w ten sposób jakby taką całość tu przedstawić, żebyśmy mieli z tego taką syntezę. W wierszach od 1 do 3
Ja sobie taki dałem tytuł: Wracamy do starego życia. Spójrzmy, że Piotr, mimo tych wszystkich wspaniałych przeżyć tu na końcu, że jemu osobiście się pokazał Pan Jezus Chrystus, że osobiście słyszał to przesłanie: pokój Tobie, posyłam Ciebie tak, jak mnie posłał Ojciec. On to wszystko słyszał. Ale to mu nie wystarczało. To było dla niego jakby za mało. I tak, którzyśmy czytali w tym 21 rozdziale, w wierszu trzecim, powiedział do nich Szymon: Piotr, idę łowić ryby. Idę łowić ryby. Tak jak już wspomniałem, w swoim życiu, w swoim przebywaniu z Chrystusem, Piotr zawsze miał tę tendencję być pierwszym wśród równych. Takie tendencje przywódcze. No, ktoś musi być zawsze przywódcą. Tu czytajmy tej historii, że było ich siedmiu, był wśród nich również Jan, który pisał tą księgę. I tak im Piotr mówi: ja idę łowić ryby. Czyli innymi słowy, ja wracam do tego, co było wcześniej, ja wracam do tego starego, sprawdzonego życia. On to robił całe życie. Ta jego łódź tam ciągle była nad tym brzegiem i on tak powiedział, a ci inni byli tacy: no Piotr, ten tu przywódca, no skoro on tak, to pójdziemy razem z nim. No coś trzeba robić, z czegoś trzeba żyć. Wiecie, to był taki bardzo trudny okres w ich życiu. My też czasami mamy takie bardzo trudne okresy, że tak się zaczynamy szamotać. Z jednej strony mamy tą obietnicę od Boga, Boże Słowo, a z drugiej strony ta rzeczywistość, która nam nie pasuje. I coś, co jest najtrudniejsze, gdy muszę czekać, gdy muszę na coś czekać. Piotr nie znosił tego, żeby czekać. I mówi: idę łowić ryby, inni razem z nim. I tak jak żeśmy czytali znowu, wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. I gdy czytam to zdanie, to moje myśli momentalnie przechodzą do Łukasza, do rozdziału 5, do tego, o czym starałem się mówić na wstępie. W jaki sposób Piotr został powołany. On wtedy też ryby łowił, też w nocy nic się nie stało. Miał cudowne przeżycie z Panem, kiedy Pan go powołał do służby, powołał do grupy swoich uczniów i tam, żeśmy czytali, zostawili wszystko i poszli za Nim. A teraz tak czytamy: i wracając z powrotem do tej łodzi, do tego starego życia, do tego, co było sprawdzone, do tego, co było pewne, do tego, czym się całe życie zajmowali. Znowu poszli na połów. Spójrzmy, że oni spełnili wszystkie warunki. Odpowiednie miejsce, bo oni znali tamto miejsce, tamto jezioro w tej części, odpowiednia pora, bo to było w nocy. Odpowiedni sprzęt mieli sieć, mieli wszystko. Byli to również odpowiedni ludzie, którzy byli doświadczeni. A więc cztery warunki, które powinny gwarantować sukces. No bo tak się to mówi w świecie. Powinien być sukces z tego. I znowu całą noc od 20 do 6 rano i nic się nie dzieje. No można się załamać. Spójrzmy, że było to bezskuteczne. I była ta dodatkowa frustracja. Ta ich frustracja tego oczekiwania, tej tu niepewności się pogłębia. Oni zapomnieli o swoim powołaniu. No Pan Jezus, owszem, On się tak ukazywał tu i tam, ale ta myśl, no muszę z czegoś żyć. No muszę się czymś zajmować. Oni to zostawili i taką gorzką lekcję przeżyli tej nocy, że nic się nie działo. Ale spójrzmy na bardzo ważną rzecz. Pan Jezus Chrystus ich nie zostawił. Pan Jezus Chrystus nas nigdy nie zostawia. Nam się czasami tak wydaje, że Pan Jezus Chrystus nas zostawia. W wierszach od 4 do 6 no, czytamy taką zapis takiej dziwnej konwersacji. Nagle, ponieważ już to był ranek, oni tu zobaczyli kogoś, kto był na brzegu, jakiś człowiek. Oni go nie rozpoznali, ani jeśli chodzi o wygląd, ani jeśli chodzi o głos. No, był tam ktoś. I ten ktoś tak do nich mówi w wierszu 5: dzieci, macie co do jedzenia? Dziwne pytanie. I bym tak powiedział, no to były stare chłopy.
I nagle ktoś obcy mówi do nich, dzieci, macie co do jedzenia. No czy my jesteśmy dziećmi? My jesteśmy dojrzałymi tu mężczyznami i rybakami, a ten, co on sobie w ogóle myśli, że on tak do nas mówi, dzieci, macie coś do jedzenia. Ale oni byli załamani. Oni byli tak, jak to się mówi, zdołowani, że nawet nie umieli na to zareagować tak po męsku, tak po chłopsku, ale mówią, no nie mamy. Czyli tu widzimy ich całkowitą bezradność, taką apatię. I wtedy ten człowiek, który był na brzegu, daje im takie dziwne polecenie. Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. I znowu tu wrócę do tego Łukasza, 5 rozdział. Starzy, doświadczeni rybacy. I nawet jakiś obcy, którego tu nie znają, on im mówi, zapuśćcie tam po prawej stronie. Myślę, no człowieku, ty chcesz nas uczyć ryby łowić. Ale gdy my czasami jesteśmy w takim trudnym stanie, w takim, jak to się dzisiaj często mówi, psychicznym dołku, żeby nie użyć innych tu określeń, to jak gdyby jesteśmy tak bardziej podatni na to, że ktoś coś nam powie. A może to pomoże? Mamy czasami takie przekonanie, a może nam to pomoże? I oni jakoś nie oponowali i zarzucili tą sieć. No można się zastanawiać nad tym, dlaczego oni słuchali, ale o tym może powiem za chwileczkę. I no zobaczmy, jaki był skutek ich posłuszeństwa. Był cud. Były 153 ryby i sieć, która się nie porwała. Spójrzmy, że mimo iż zrobili to niejako bez przekonania, ja bym tak to powiedział, bo to dzisiaj trzeba tak mówić, nawet jeśli ich wiara wcale tu nie była pełna. Oni tego tu nie zrobili absolutnie mocą swojej wiary, ale mocą swojej rozpaczy bardziej. No bo już właściwie to nie wiedzieli, co mają zrobić i oni to zarzucili. I spójrzmy, co się wtedy stało. Wiersz 7, właściwie pierwsza część tego wiersza, ona jest taka bardzo mocna. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Spójrzmy na to zdanie. Skąd się wzięło to nagłe olśnienie Jana? Skąd Jan nagle przypomniał sobie, uzmysłowił sobie, zobaczył, odkrył, że to jest Pan, że to jest Jezus Chrystus. Taka pierwsza rzecz, która jest taka właśnie naturalna, to jest to, że zdarzył się cud, bo nie było to normalne, żeby o tej porze, żeby po tym, co było kilka godzin wcześniej, żeby złapać tyle ryb i żeby ta sieć się nie porwała, i żeby ta łódź się nie zatopiła. A więc on spojrzał na bieg tych wydarzeń i zobaczył, że jest to niemożliwe. I wtedy zaczął sobie coś przypominać. Ja sobie dałem tutaj taki podtytuł Pamiętaj dni poprzednich błogosławieństw. On sobie nagle przypomniał, że 3 lata temu było coś podobnego. On to już przeżył. On już kiedyś widział taką cudowną zmianę, takie cudowne zdarzenie. Jego umysł zaczął bardzo mocno pracować. Tak, to było wtedy, jak Jezus był w łodzi Piotra. Ale było jeszcze coś więcej. Ta postawa, ten autorytet w głosie tego, który był na brzegu. Tak jakoś, może dziwnie, ale w zeszłym tygodniu w niedzielę byłem w innym zborze i mówiłem na temat Łukasza, 24 rozdział, gdzie 2 uczniów szło do Emaus. Bardzo tu ciekawa historia, chociaż troszkę inna, ale wiele takich punktów wspólnych, stycznych. Ta postawa i ten głos tego nieznajomego. W 24 rozdziale w Ewangelii Łukasza tam było 2 uczniów, z którymi tu rozmawiał Jezus i którzy go również w pierwszej chwili tu nie rozpoznali, to oni w pewnej chwili wyrzekli, czy wypowiedzieli takie stwierdzenie, czyż serce nasze nie pałało, gdy do nas mówił. I to w tamtej historii było takim punktem zwrotnym. Ja myślę, że w tej historii też to było punktem zwrotnym. Serce Jana zaczęło pałać. Wiecie, czasami nawet jeżeli my nie rozpoznamy do końca głosu Pana Jezusa, ale,
Ale ta intonacja, ten sposób tu mówienia, ta treść zaczyna oddziaływać na nasze wnętrze. Tu zaczyna się coś dziać, zaczynamy czuć, że to jest to, za czym tęsknię. To jest to, czego pragnę. I myślę, że właśnie to było w sercu Jana. To było w jego umyśle. I wtedy on tak powiedział do Piotra: Pan jest. On tego pewnie nie wykrzyczał. On to pewnie tak normalnie powiedział, ale dla Piotra to było jak wystrzał z armaty. I spójrzmy, jak Piotr na to zareagował w następnym slajdzie, to mamy napisane. I Piotr, gdy to usłyszał, on totalnie zapomniał o wszystkim innym. On zapomniał o tym, że to on jest kapitanem tej łodzi, że to on jest odpowiedzialny za tą grupę ludzi, że to on jest odpowiedzialny za połów. Gdy on usłyszał: Pan jest, to była tylko jedna myśl. Chcę być blisko Niego, chcę być bliżej Niego. On o wszystkim innym tu zapomniał. I tak czytamy, on się ubrał i on się rzucił w pław, żeby być bliżej Pana Jezusa. Żeby być bliżej tego, o którym Jan mu powiedział: Pan jest. On chciał się przekonać. Ja wiem, że można na to patrzeć jako na dobre i złe strony tego. Bo z jednej strony on zapomniał o wszystkim innym, o tym, że nie jest sam, że ma współtowarzyszy. Ale z drugiej strony, gdy on miał dźwięk tego słowa Pan, Jezus Chrystus, on chciał z powrotem do Jezusa, bo on wiedział, że on się oddalił. On chciał być z powrotem z Panem, bo on chciał Go doświadczyć. Chciał przekonać się, czy to naprawdę jest mój Pan, tego, którego ja tak bardzo zawiodłem. I on tak jak był w pław, się rzucił w to morze, czy w tą wodę i dotarł, oczywiście jako pierwszy, tu do Pana Jezusa. Tamci jeszcze się biedzili z tą łodzią, żeby z tym ciężkim tu ładunkiem przypłynąć, a on już był na brzegu. Wyszedł z wody, stanął i patrzy i oczom tu nie wierzy. Tak, to jest Jezus Chrystus. Tu jest ogień, tu są ryby, tu jest chleb. O co pytał Piotr? Za nie mówił. Piotr wręcz oniemiał, zamurowało go, bo tego się nie spodziewał. On się spodziewał wszystkiego innego, tylko nie tego. Spójrzmy, jak wielka jest miłość, miłosierdzie Pana Jezusa Chrystusa. Chwilę za Piotrem przypłynęła ta łódź i przyszły te ryby, ta sieć i ci wszyscy uczniowie nagle coś zobaczyli. Trzy rzeczy. Ognisko, chleb i ryby. I ja myślę, że oni tak wyszli i tak patrzą i nic nie mówią. Bo byli zdumieni, bo byli zszokowani. Ale Pan Jezus mówi: przynieście kilka rybek, które żeście złowili. I Piotr wtedy Piotr, no bo on był taki, że nic tu nie mówić, nic tu nie robić. Nie, coś muszę robić. Więc on tam biegnie i bierze te kilka ryb i przynosi. I Pan Jezus zaprasza ich na śniadanie. Oni są zaproszeni na śniadanie. Jezus znowu usługuje uczniom. Spójrzmy, zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus na nowo usługuje uczniom. Jest tam jedna rzecz bardzo wymowna. Cisza. Wymowna cisza. Przyznam się, że często mi się zdarza mówić o ciszy, dlatego, że my nie lubimy ciszy. My wszystko robimy, żeby tu nie było ciszy. A my potrzebujemy ciszy. Tamta cisza była bardzo szczególna. Pan Jezus nie musiał nic mówić. On usługiwał tym ludziom. Chlebem, rybą i tym, co tam jeszcze było. I tam była taka cisza i Pan Jezus im służył. I tak czytamy, żaden z uczniów nie śmiał Go pytać, kto Ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. Przyznam, że chciałbym w swoim życiu mieć więcej takich chwil, takiego śniadania z Jezusem Chrystusem, gdzie ja będę cicho, a gdzie Pan Jezus Chrystus w ten duchowy sposób będzie mi usługiwał, będzie mnie zmieniał. Śniadanie to nowy początek. Bracia i siostry, to jest też taki obraz, który można w tej historii zobaczyć. Była ostatnia wieczerza, coś się skończyło. Ale teraz było, czy jest śniadanie, nowy początek. I spójrzmy na ostatnią część tego wiersza i spójrzmy teraz, co się stało zaraz po tym śniadaniu.
gdy była ta cisza, gdy oni już zjedli, już byli tacy posileni, już tu nie byli tacy zmęczeni, tacy przybici, tacy zniechęceni, tacy sfrustrowani. Kiedy te ich podstawowe potrzeby zostały zaspokojone, to Pan Jezus zaczął mówić. To jest ta ostatnia część tej historii. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus. Jezus zaczął do nich mówić. Przedtem jest taki wiersz 14, trzeci to już raz. Ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Czemu trzeci? Część osób twierdzi tak, że Piotr trzy razy zaparł się Pana Jezusa. I Pan Jezus trzy razy im się pojawił i dopiero za trzecim razem, gdzie to jego pojawienie się było dla Piotra już takie mocne, takie jednoznaczne, takie bez wymówki, to Pan Jezus mógł zacząć mu usługiwać. I tak tu czytamy, ja myślę, że znamy tą historię, bo na ten temat pewnie żeście tu słyszeli setki kazań, może jeszcze więcej, więc w szczegółach nad tym się nie chcę zastanawiać, ale kilka myśli. Trzykrotnie było to pytanie, wiemy. Ale gdy spojrzymy na wiersz 15, to Pan Jezus za pierwszym razem się zapytał inaczej. Bo tak się zapytał: Szymonie i synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Chciałem zwrócić na to uwagę. Za drugim i za trzecim razem już się Pan Jezus tak nie pytał, ale za pierwszym razem tak się pytał. Czy ty, Szymonie, miłujesz mnie więcej niż ci? I tak się zastanawiałem nad tym, czemu Pan się go tak zapytał. On go tak troszeczkę chciał sprawdzić. Wiecie, człowiek się tak lepiej czuje, jeżeli się czuje taki jakby doceniony, wyróżniony. Piotrze, czy ty mnie bardziej kochasz niż tamci? Wiemy, co Piotr mówił w czasie tego ostatniego posiłku. Choćby się wszyscy zaparli, ja nie, bo ja jestem lepszy. I tak się pyta Pan Jezus, czy ty mnie bardziej kochasz niż tamci ludzie? Bracia i siostry, to są bardzo, bardzo złe pytania i starajmy się nie zadawać takich pytań, bo to jest jakaś taka próba wynoszenia czy wyróżniania jednego względem tu drugiego. Piotr to zrozumiał. Bo kiedy Pan Jezus go zapytał po raz trzeci, to my czytamy, że Piotr się zasmucił. Zasmucił, bo zrozumiał. Bo zrozumiał, czemu to było trzy razy. On tak, ten Piotr się w zasadzie przed Panem tak ukorzył. No bo tak powiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję, taki jaki jestem. I to znowu był ten moment, kiedy Pan Jezus Chrystus mógł ponownie powołać Piotra. Mógł w zasadzie, inne słowo, mógł zrobić ponowienie powołania, dlatego że to powołanie było w nim przez cały czas. Nastąpiło ponowienie powołania. Spójrzmy, że Pan Jezus dał mu o tym znać, żeby on o tym wiedział. Ale z drugiej strony tak mu powiedział teraz: paś owieczki moje. Ja z Ciebie nie zrezygnowałem. Mimo Twoich upadków, mimo Twoich słabości, mimo tego Twojego silnego, starego ja z Ciebie nie zrezygnowałem. Paś moje owce. Ale spójrzmy na to, że w tym ponownym tu powołaniu jest coś bardzo szczególnego, co powiedział Pan Jezus Chrystus. To jest w wierszu 18. Lecz gdy się zestarzałeś, wyciągniesz ręce swoje, jak to inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. I potem mówi: pójdź za mną. Chciałbym, żebyśmy i tu zobaczyli na ogromną zmianę, która nastąpiła w przekazie Pana Jezusa do Piotra. Gdy byłeś młody, to tego Piotra, tego starego ja było tak strasznie dużo. Ale teraz, kiedy doszedłeś do dojrzałości, może inaczej, kiedy dochodzisz do dojrzałości, kto inny cię przepasze? To jest jedna z najtrudniejszych lekcji, która brzmi tak: już nie ja, lecz Chrystus. I to Pan Jezus chciał mu przekazać. Już nie ty, Piotrze, już nie ten stary Piotr, który tak bardzo wierzgał, ale ten Piotr, który jest pasterzem na mój wzór,
który idzie według mojego wzoru, który idzie według tego, jak ja go prowadzę. I w zasadzie by można powiedzieć, że to już był koniec tej historii. Piotr był taki tu załamany, ale usłyszał: pójdź za mną. I te trzy ostatnie wiersze, które przeczytałem, spójrzmy, taka cudowna, intymna chwila z Chrystusem. I nagle Piotr się odwraca i widzi Jana i mówi: Panie, a co on? I dla mnie to jest też taki bardzo ważny wskaźnik. Spójrzmy, ta stara natura, ona ciągle się odzywa. Już tak się ukorzył przed Bogiem, przed Chrystusem. Już to wszystko zostało jakby uporządkowane. Już za nim idzie, ale patrz, a co tamten? I wtedy Pan Jezus Chrystus mówi takie mocne słowa, taka reprymenda. Ja to powiem tak, może jeszcze gorzej, a cóż cię to obchodzi? Proszę siostry, jak bardzo często nas za bardzo obchodzą losy innych. Jak gdyby chcemy pytać Boże, a co On robi? Co On robi? A Pan Jezus mówi: a co ci do tego? Ty masz iść za mną. I to jest też ten moment, który w tej historii jest takim mocnym punktem jako finał. Chciałbym, żebyśmy już teraz kończąc spoglądnęli na pewne lekcje, jakie byśmy mogli tu wyciągnąć z historii życia Piotra, to co starałem się w jakiś sposób przedstawić. Mam pełną świadomość, że my jako ludzie wierzący w naszej drodze za Panem, czy też może dalej, czy głębiej w naszej służbie za Panem, przechodzimy różne trudne momenty. Tak jak to przechodził Piotr, tak jak żeśmy to czytali i mówili. Jedną z rzeczy, która przyczynia się do kryzysu mojej, czy twojej służby, czy drogi za Panem, jest rozczarowanie. Kiedy nasze oczekiwania jak gdyby się nie spełniają. Pan Bóg potrzebuje czasu, aby mnie i ciebie czegoś nauczyć. Oczekiwanie. Myśmy myśleli, że On odbuduje Królestwo Izraela, a On tego nie robi. Bracia i siostry, nie tak jak ja chcę, ale jak chce Chrystus. Jak bardzo często rozczarowanie przeszkadza mi, bo ja się spodziewałem czegoś innego i chciałem, żeby było coś innego, a się nie działo. Pierwsza rzecz. Rzecz druga, tak zwane wypalenie. My nie lubimy, kiedy nasz charakter, kiedy mój charakter, kiedy moje ja jest kształtowane. Tak jak mówi potem Piotr w swoim liście, że nasza wiara ma być jak złoto w ogniu wypróbowane. On tego doświadczył. Tego wypalenia Bożym ogniem. My tego nie lubimy. Kiedy to moje ja, kiedy to te moje najlepsze zdolności czasami trzeba w kąt rzucić. Nie lubimy tego. I mówimy, jesteśmy wypaleni. Nie. Boży ogień cię przepala, żebyś był lepszy, czystszy niż złoto w ogniu. Tu wypróbowane. I trzecia rzecz to są trudności. Jak bardzo często wskazujemy na nasze trudności jako na przeszkodę w tym, aby służyć Bogu. Czy to są finansowe, zdrowotne, rodzinne, czy jakieś prześladowania. Mamy tysiące rzeczy, żeby powiedzieć, no ja nie mogę. Ja muszę łowić ryby, bo ja muszę z czegoś żywić tą rodzinę. Piotr też tak myślał, zmienił zdanie. Chciałem ci to powiedzieć, nam wszystkim, sobie, że tylko Jezus to może zmienić. I to śniadanie, o którym teraz tu mówiłem, śniadanie z Jezusem Chrystusem, to jest ta najlepsza nauka. Kiedy ja mogę siąść u stóp Pana Jezusa i kiedy mogę Mu się poddać, kiedy mogę zacząć słuchać Jego Słowo, ale ja muszę z Nim spędzać czas. Czasami czas w milczeniu, słuchając tego Słowa, czytając to Słowo, bo ono mnie zmieni, bo ono mnie przemieni. I stąd już tak całkiem tu na koniec chciałbym wskazać na tą stałą potrzebę mojego życia, być może i waszego życia. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. To Chrystus ma być we mnie kształtowany. To nie ja mam go kształtować, ale to Chrystus ma kształtować mnie. I wreszcie to, co mówił również Paweł, już nie ja, lecz Chrystus. Niech Bóg da łaski, aby to słowo było dla nas takim i wyzwaniem. Amen.